A dzisiaj cechy typowe. Bardzo fajna, przyjemna sprawa, która pozwoli nam określać cechy typów. Zapraszam. Wykorzystywanie cech typowych pozwoli nam podnieść umiejętność programowania ogólnego. I tutaj przygotowałem taką funkcyjkę cecha, która będzie przyjmowała jeden argument ogólnego typu, typu. Będzie to szablon T, będzie reprezentować jakiś typ. I właśnie będziemy mogli sobie to T badać, analizować. Cechy tego typu, który zostanie tutaj wraz z argumentem tegoż typu przekazany, będziemy mogli badać. Na przykład będziemy sprawdzali, czy to jest liczba całkowita, czy coś takiego. No i dzięki temu będziemy mogli podejmować pewne decyzje w trakcie działania programu. Popatrzcie jeszcze tylko tutaj. Przygotowałem takie dwie małe pomocnicze funkcyjki, które zaraz omówię, a tutaj będziemy sobie tę funkcję cecha wywoływali. Przygotowałem takie dwie proste zmienne AB oraz pewną prostą klasę, którą będzie reprezentować zmienna C, i będziemy teraz wywoływać tę funkcję cecha właśnie po kolei z różnymi tutaj argumentami, i będziemy sprawdzali, jak rozpoznany jest typ tych argumentów. Ok? Zaczniemy od razu od przykładu. Mamy tu zmienną A i zmienną B. Pierwszy typ in, drugi wskaźnik na floata. Bardzo proste typy, ale tu chodzi tylko o pewien przykład. I od razu zagłębimy się do naszej funkcji cecha. Uwaga, jesteśmy wewnątrz i teraz idziemy sobie dalej i od razu zagłębimy się do funkcji cecha wskaźnik, bo taką tutaj utworzyłem, ale najpierw małe wytłumaczenie, co ona tutaj robi. Popatrzcie, pierwszy argument dla tej cechy wskaźnik. To jest ten sam dokładnie argument, który tutaj do nas trafił do naszej cechy. Typ jest ogólny T, więc będziemy dopiero badać ten typ sobie tutaj. I tu mamy właśnie pierwszą taką cechę, która pyta, czy ten typ T, te, typ tego argumentu arg, to nie jest przypadkiem wskaźnik is pointer. Pytanie tutaj postawione, ta wartość cała zwróci mi albo taką wartość false type, albo true type. Zatem jeżeli wywołam tę funkcję chwsk, którą tu wyżej zdefiniowałem i przeciążyłem, to kompilator rozpozna, czy ma się tutaj zadziać ta wersja, czy ma się zadziać ta wersja. A jak się to stanie? Bardzo prosto. Jeżeli t jest wskaźnikiem, ten typ t ogólny jest wskaźnikiem, na początku nie jest, bo tam przekazałem a do funkcji ch w tym miejscu, a, a jest unsigned intem, no, a nie przypomina absolutnie wskaźnika. Zatem East *pointer będzie miało wartość false type. Zatem będziemy wykonywali o tę wersję naszej przeciążonej funkcji, a w niej będziemy sobie wyświetlać tę wartość v przekazaną, bo tutaj arg nazwałem v i słówko klucz wartość. Wyżej wyświetlę gwiazdka v i słówko kluczowe wskaźnik. Okay? No to wywołajmy tę funkcję, zobaczymy, która się wywoła. Też ją do niej jakby wejdę i zobaczcie, wykrył, że to jest ta. Nie ta instancja wyżej, tylko ta. No i tutaj już po kolei i mamy 100, bo A było, było setką i mamy słówko kluczowe wartość. Następnie pytamy o taką to rzecz, to jest, czy to jest liczba całkowita, typ całkowity, czy ten T. Mojego argumentu jest całkowity. No, mamy do czynienia z assigned intem, więc nie trudno się domyślić, że został wykryty typ całkowity. Następnie pytamy się, czy jest to typ void. Nie. is void. I tu uwaga, te pytanie o np. is integral czy is void. Było w ten sposób definiowane, że tutaj zawierałem tę cechę typową, pisałem, podawałem T jako argument, a następnie była taka składowa dwukropek, dwukropek value. Ale tutaj macie przykład bez dwukropek, dwukropek value, tylko jest podkreśnik V dodany. Gdybym tutaj zrobił is floating point, czyli czy to jest typ zmiennoprzecinkowy, potem T, a potem dwukropek, dwukropek value, byłoby to dokładnie to samo, co jest tutaj. To zdaje się jest taki jakby alias, który gdzieś w późniejszym standardzie dodano, no bo tak to jest powiedzmy troszkę dłuższe w pisaniu, a to jest takie troszeczkę czytelniejsze. No i tu jest pytanie, czy mamy do czynienia z typem zmiennoprzecinkowym. No nie, nie mamy, no unsigned int. Czy jest to typ ze znakiem? Uwaga, typ bez znaku, no bo nie ma minusowych, jest unsigned int. Następnie pytam się, czy jest to tablica. Przy czym nie mówimy o kontenerze Array, tylko o takiej klasycznej tablicy, nawiasy kwadratowe przy definiowaniu. No i widzimy, nie jest to typ tablicowy. Teraz pytanie, czy to jest klasa? Is klas. V. Wow. Nie, no nie jest to klasa. Teraz się pytam, czy ten typ. T ogólny da się przekonwertować do na przykład W. Tu zobaczcie mamy dwa argumenty tym razem. No to wiadomo że się da. Da się konwertować. Odpowiedź na te pytanie jest tak. Is same V T i unsigned in, czy te dwa typy które tu też są podane czy są takie same? No w tym wypadku oczywiście będą takie same. A tu zobaczcie co się wyświetliło kiedy wykonałem te polecenie. Cecha ampersand A. To jest ta część tutaj. O to wszystko tu odsetki. Po pierwsze został wykryty wskaźnik, no bo adres A no to już jest wskaźnik, to już jest adres. I tam zostanie wywołana ota funkcja, ota tutaj, tym razem, ota, ota tu. Dlatego siout gwiazdka V da nam również setkę, bo już mamy do czynienia z adresem, więc gwiazdka A idzie, a gwiazdka V idzie pod ten adres. Mamy seteczkę. No a potem już są po kolei odpowiedzi. Możecie sobie to przeanalizować już samodzielnie. Nie ma tu sensu, żebym tutaj znowu każdą linijkę tłumaczył, skoro już wiemy o co pytamy. Jest to dokładnie analogicznie krok po kroku to samo. Podobnie będzie tu, tu tylko zobaczcie, że Mamy taką sytuację, że B jest wskaźnikiem na floata, ale gwiazdka B jest floatem, no bo to jest idź pod ten adres, który wskazuje B i weź co tam jest, a tam jest float. No zatem mamy tu wartość 5,5, a nie wskaźnik. Natomiast wskaźnik będzie już linijkę niżej, czyli tu przy cecha samo B. Wtedy już mamy do czynienia znowu ze wskaźnikiem. No i teraz ciekawostka. Mamy tutaj obiekt C klasy A, Zdefiniowałem go w taki oto sposób. Popatrzcie, tu mam klasę A i ona ma tak: publiczne pole X, taką cechę, i konstruktor, który dla dwóch pól przypisuje podane wartości, i tutaj jeszcze mamy, o właśnie, tą cechę Y, która jest prywatna. No i teraz, jeżeli. Wywołam w ten sposób tę linijkę. To gdzieś tam będę próbował wyświetlić ten obiekt. No ale wyświetlenie takiego obiektu tej klasy jest niemożliwe. Zatem muszę dopiero zdefiniować, co ma się stać, kiedy chcę bezpośrednio wyświetlić obiekt tej klasy. A on się wyświetli dokładnie w tym miejscu. Zobaczcie. Tutaj mamy cout out, jakieś V przyszłe, i to będzie obiekt tej klasy. Normalnie. Kompilator nie wiedziałby, co z tym zrobić, dlatego muszę mu powiedzieć. I w tym miejscu przeciążam ten operator, który ma dwa argumenty. Jest to wyjście, strumień wyjścia, i tu mamy właśnie referencję do obiektu naszej klasy A. I co robię? Ano, dobieram się do pól tego obiektu i wyświetlam zarówno pole X tą tą cechę, jak i Y. No i teraz właśnie problem, no bo X jest publiczne, mamy tutaj publiczne X, i tu mamy Y niepubliczne. Jest to prywatny y, zatem normalnie nie mógłbym się do tego y dobrać. Ale rozwiązujemy to tym, że zaprzyjaźniamy ten nasz operator przeciążony z naszą klasą A. Jeżeli w klasie A zostanie taka deklaracja wpisana, friend, i tutaj jest dokładnie to, co tutaj przeciążyłem, to wtedy ta funkcja, ten operator w tym wypadku będzie miał dostęp do nawet tych prywatnych klas. Pól cech klasy A, czyli będzie mógł sobie nie tylko ten x w sposób oczywisty wyświetlić, bo to każdy może, ale przede wszystkim ten y. No i tutaj taka klasa, jeżeli tutaj już jesteśmy, to to wywołajmy. I o, dobra, poszło. I teraz zobaczcie. Zamiast wyświetlić się jakiś problem, że nie wiem, co z tym zrobić, no to on już wie, co z tym zrobić. Wyświetlił from klas A, x równa się 10, y 20, czyli wiedział. Jak zareagować na wyświetlenie do strumienia, na wysłanie do strumienia naszego obiektu C klasy A. Ok, i to jest oczywiście wartość, bo tutaj C jest bezpośrednio, żadnych referencji, żadnych wskaźników. No i dalej wszystko już sobie poczytajcie. Zobaczcie, jest to tylko wykryte, że jest to klasa, czyli ten przekazany C jest klasą. A na koniec ciekawostka. Nie tylko mogę odczytywać cechy typów, ale mogę też je na przykład zmienić. Mogę zmienić typ w trakcie kompilacji. Zobaczcie. Definiuję tu sobie własny typ za pomocą typedefu i tutaj mam w tej linijce podświetlonej taką, takie polecenie make signed. I uwaga, tu mam typ wewnętrzny unsigned int, czyli jest to typ tylko dodatni, ale ja czynię go znakowym. I ta cała Linijka, zmienia ten typ na znakowy, dodaje mu cechę znakowego typu. I cały ten podmieniony typ, który był bezznakowym, ale ja go uczyniłem znakowym, nazwałem sobie s-int, taki aliasik sobie zrobiłem. No i teraz sprawdzam, już znaną nam wcześniej cechą, is signed v, czy ten s -int, ten mój nowo utworzony, zdefiniowany typ, jest znakowy. No to zobaczmy. Jeśli jest, to się trzy, trzy wykrzykniki wyświetlą. Są trzy, czyli typ, który był unsigned int przyaliasowany do s inta, ale po dodaniu mu znaków już jest wykrywany jako znakowy, czyli są tam i ujemne, i dodatnie. No i tu podobnie aliasuję sobie, popatrzcie, mam pointer, mam wskaźnik na inta ale używam sobie takiego polecenia Remove Pointer T. Tutaj znowu jest podobnie jak z V. -ką. Tutaj mam dwukropek dwukropek type, a tutaj po prostu podkreśnik T zamiast tego dwukropek dwukropek type. No i teraz ten Rint, czy ma remownięty pointer, bo tu był ewidentnie wskaźnikiem. No to sprawdźmy, czy to jest, czy nie jest to pointer, tak? Nie is Pointer v r int. Czyli sprawdzę, czy nie jest wskaźnikiem. No i co? No są znaki zapytania nie jest wskaźnikiem fajne generalnie to się wszystko odbywa w momencie kompilacji te typy są tam testowane sprawdzane pozwala to naprawdę na takie zbudowanie takiego ogólnego mechanizmu który działa niezależnie od tego jakie typy dostaje jako argumenty takie Programowanie uniwersalne, tak? Funkcja, która działa tylko z intem, jest uboższa niż funkcja, która wykryje, jaki argument dostała i zachowa się odpowiednio do tego, jaki typ argumentu do niej wysłaliśmy. Jest to takie bardziej ogólne programowanie. I tutaj nie są to w sumie wszystkie jakieś cechy, które istnieją, ale już wiecie, czym są cechy typowe, jak można je rozumieć, co robią, a jak już chcecie kolejne poznać, to sobie po prostu wpisujecie gdzieś tam w wujka Google'a. Cechy typowe C, i szukacie, co jeszcze można z tymi typami porobić. Idea będzie w zasadzie taka sama. Po prostu będą tylko jakieś inne możliwości. No wszystkiego omawiać nie chcę, bo to raz sam nie wszystko gdzieś tam znam, nie wszystko korzystałem, nie z wszystkiego korzystałem, a jeszcze gdzieś to, 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 tak wszystko zrobić. To po Matko. Człowiek sam coś musi podkrywać, pouczyć się, a nie tak, że wszystko na tacy Tyle na dzisiaj.